Witamy Państwa serdecznie. To jest pierwsze wydanie nowego magazynu informacyjnego telewizji kablowej. Dziś w programie będziemy na urodzinach 55., a świętuje spółdzielnia mieszkaniowa w Nowym Tomyślu. Spółdzielnia, która ciągle inwestuje, buduje mieszkania, rozpoczęła budownictwo jednorodzinne, również jest bardzo dobrze zarządzana. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie szuka kandydatów na rodziny zastępcze. Rodziną zastępczą może zostać każda rodzina, która ma odpowiednie warunki jak do wychowania własnych dzieci. Zimowe ferie to już historia. Jak było, co działo się na naszym terenie? Wszystkie poprzednie imprezy, począwszy od karaoke, poprzez halowy turniej piłki nożnej, turniej wirtualny piłki nożnej FIFA 12. O bezpieczeństwo dzieci dbali jak zwykle policjanci. Wzorem na odbiegu, tak samo jak i w tym roku, nowotomyska policja przystąpiła do działań ogólnopolskich pod kryptonimem Bezpieczne Ferie. Ferie za nami, no i mrozy miejmy nadzieję też. Jak wygląda ogród zoologiczny w Nowym Tomyślu, kiedy temperatura spada mocno poniżej zera? To nie jest nic takiego zaskakującego, zima u nas. Więc są przygotowane zwierzęta, które muszą mieć ogrzewane pomieszczenia, mają ogrzewane pomieszczenia. A na koniec zabierzemy Państwa do biblioteki w Nowym Tomyślu. Staram się pokazywać rzeczywistość taka, jaka ona jest. Przede wszystkim portrety, pejzaże. To jest magazyn informacyjny w obiektywie. To są wiadomości z Twojego miasta i okolicy. A zaczynamy od urodzin. Spółdzielnia mieszkaniowa w Nowym Tomyślu skończyła 55 lat. Były kwiaty, życzenia i były też, a jakże, wspomnienia. Emilia Reich jest jedną z najstarszych mieszkanek osiedla Stefana Batorego i doskonale pamięta jego początki. Była połowa lat 60. ubiegłego stulecia. Starałam się o własne mieszkanie w Nowym Tomyślu w 64. roku, także po 3 latach. Dostałam mieszkanie. Tutaj na tym osiedlu żadnych bloków nie było, tylko jeden pierwszy blok spółdzielczy, a były bloki tu chifowskie, te małe bloki. Pan Stachowiak myślał o rozwoju spółdzielni, to już uzbrojenia robił nie tylko na naszym osiedlu, ale już myślał o północy. I dlatego te bloki jeden po drugim zaczęły powstawać. Dziś spółdzielnia mieszkaniowa w Nowym Tomyślu to już nie tylko Nowy Tomyśl, to także bloki w Pniewach, Opalenicy i Buku. W Nowym Tomyślu na początku wyrosło osiedle Stefana Batorego, później przyszedł czas na osiedle Północ, a pomysłodawcą tego projektu był wieloletni prezes spółdzielni Franciszek Stachowiak. Uważałem zawsze, że budowanie miasta jest swego rodzaju sztuką i zawsze po prostu zabiegałem o to, żeby się tej sztuki nauczyć, żeby ją poznać i żeby nie zadawalać się jednym, dwoma, dziesięcioma budynkami, tylko żeby jakiś fragment miasta zbudować i tyle, ile było możliwe do 92 roku, kiedy jeszcze po prostu były stare warunki finansowania, to tyle, ile było to możliwe, maksymalnie zbudowaliśmy. Budowaliśmy nie tylko budynki mieszkalne, ale wyposażyliśmy te dwa osiedla w pełną infrastrukturę komunalną i społeczną, szkoła, przedszkola, pawilony handlowe. Także mieszkańcy mają pełen zakres usług, mają możliwość korzystania z pełnego zakresu usług na miejscu. Spółdzielnia mieszkaniowa w Nowym Tomyślu to 130 budynków, a w nich grubo ponad 3700 mieszkań, w których żyje prawie 10 tysięcy ludzi. Spółdzielnia, która ciągle inwestuje, buduje mieszkania, rozpoczęła budownictwo jednorodzinne, również jest bardzo dobrze zarządzana. Duże pieniądze, nakłady ponosimy na roboty docieplenie, roboty termomodernizacyjne, również poprawiając stan estetyczny wyglądu budynku. Prawda jest jednak i taka, że spółdzielczość w Polsce przeżywa trudne chwile i pewności co do dalszych losów między innymi właśnie spółdzielni mieszkaniowych niestety nie ma. No jest rzeczywiście trudne są czasy dla spółdzielczości. No pracuje komisja sejmowa nadzwyczajna nad ustawą o prawie spółdzielczym, o ustawie spółdzielni mieszkaniowej. Wieści są niepokojące. Wszystko wskazuje, czym może wskazywać, że
Chodzi o to, żeby po prostu nastąpił rozpad spółdzielni. Spółdzielnia w Nowym Tomyślu robi jednak swoje. W planach są kolejne inwestycje. Trwa budowa domków jednorodzinnych na ulicy Wypoczynkowej. Jeżeli chodzi o na ulicy Wypoczynkowej, to rozpoczęliśmy budowę 22 domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Rozpoczęliśmy w zeszłym roku zespół budynków, 10 budynków, które zamierzamy w tym roku oddać i następne po prostu w miarę zapotrzebowania na te domki. Spółdzielnia w Nowym Tomyślu skończyła 55 lat. Goście zjechali z całej Wielkopolski. Wśród nich był też wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. Zawsze przy takiej rocznicy przede wszystkim prezes spółdzielni albo inne osoby starają się, żeby odznaczyć może osoby, które zasłużone dla nas spółdzielni, a ta spółdzielnia mieszkaniowa ma wielkie tradycje, 55 lat działania i widać zresztą w Nowym Tomyślu, nie tylko zresztą w Nowym Tomyślu, również w innych miastach powiatu nowotomyskiego, jakie ma sukcesy, więc będę wręczał w imieniu prezydenta odznaczenia państwowe. Złote medale za długoletnią służbę z rąk wojewody wielkopolskiego otrzymali Krzysztof Grzelak, zastępca prezesa spółdzielni mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, i Ireneusz Andrzejczak, znany chyba wszystkim konserwator osiedlowy. Zmieniamy temat. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu szuka chętnych, którzy chcieliby utworzyć rodziny zastępcze. Nie od dziś, bowiem wiadomo, że dzieci, które straciły rodziców lub, co zdarza się znacznie częściej, mają rodziców, ale ci są niewydolni wychowawczo, powinny wychowywać się właśnie w rodzinie zastępczej, a nie w domu dziecka. Rodzina zastępcza to jest rodzina, która wychowuje dzieci umieszczone w tej rodzinie w postanowieniu sądu. Jeżeli rodzice biologiczni nie spełniają swojej funkcji rodzicielskiej w sposób właściwy. Rodziną zastępczą może zostać każda rodzina, która ma odpowiednie warunki jak do wychowania własnych dzieci, spełnia też i daje warunki określone w ustawie o pieczy zastępczej, ale też daje taką rękojmię należytego wychowywania dzieci, która też przejdzie szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Wszyscy, którzy chcieliby stworzyć rodzinę zastępczą, mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu przy ulicy Poznańskiej. Takie rodziny oprócz wdzięczności dzieci mogą też liczyć na pomoc państwa, pomoc wymierną i konkretną. To jest pomoc finansowa, kwota zasiłku na dziecko 1000 zł, tak określa to ustawa. Pomoc prawna, mamy prawnika, pomoc psychologiczna, pomoc pedagogiczna, tudzież wsparcie innych specjalistów, których jesteśmy w stanie w tym momencie też zorganizować. Rodzinne ciepło, poczucie bezpieczeństwa i spokój to wszystko mogą dać dzieciom rodziny zastępcze. I właśnie tak w powiecie nowotomyskim już się dzieje. Niestety takich rodzin, takich spokojnych przystani jest wciąż za mało, a szkoda, bo w tych rodzinach zastępczych, które są szczęście i radość dzieci, widać od razu, zaraz po przekroczeniu progu domu. Na pewno jest o wiele inaczej niż w domu dziecka, bo jest jednak rodzinna atmosfera, jest to rodzina przede wszystkim, jest ciocia, wujek, bo zdarza się, że tata, mama, ale chociaż to jest ciocia, wujek, jest to ciepło, którego w tych domach dziecka brakuje. Mamy cudowne rodziny, szczerze mówiąc, gdzie nie zdarzają się żadne problemy i wystarczy im tylko rozmowa z koordynatorem, takie wsparcie, że są potrzebni w tym, co robią. Więcej informacji na temat rodzin zastępczych można znaleźć na stronie pcprnt.pl. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie można też oczywiście odwiedzić osobiście. Przeleciały jak błyskawica, uczniowie wciąż nie mogą uwierzyć, że już się skończyły. Ferie Anno Domini 2014 już za nami, a właściwie za nimi, za wspomnianymi przed chwilą uczniami. A jak było? Zobaczcie sami, nasza kamera odwiedziła kilka miejsc w Nowym Tomyślu, zajrzeliśmy też do Opalenicy. Sporo działo się w klubie osiedlowym spółdzielni mieszkaniowej. Dzisiejszy pobyt na Kręgielni w hotelu restauracji Hi-Fi i jest to jedna z przedostatnich już imprez proponowanych dzieciom w ramach ferii w klubie. Wszystkie poprzednie imprezy, począwszy od karaoke, poprzez halowy turniej piłki nożnej, turniej wirtualny piłki nożnej FIFA 12 i oczywiście balik,
który się cieszył ogromnym zainteresowaniem i najmłodszych, i rodziców. Teatrzyk dla dzieci, na którym zaprosiliśmy osiedlowe przedszkola, wypełnił salę po brzegi. Klub przeżywał prawdziwe oblężenie, no i po raz kolejny okazało się, że młodzież wcale nie lubi bezsensownie wysiadywać przed telewizorem czy godzinami grać na komputerze. Wystarczy przygotować atrakcyjną ofertę, a na brak chętnych na pewno narzekać nie będziemy. Przychodzimy do naszego klubu osiedlowego, żeby dobrze się bawić na różnych fajnych zajęciach. Również chodzimy na origami, robimy bardzo fajne różne rzeczy. Na nudę nie narzekali też ci, którzy odwiedzili Nowotomyski Ośrodek Kultury. Jak co roku, każdy dzień ferii serwował i dzieciom, i młodzieży solidną porcję atrakcji. Witamy w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. Jak widać, dzisiaj trwa część akcji feryjnej. Ferie w NOKU polegają na tym, że dzieci przychodzą, odrywamy je od komputerów i staramy się im zaproponować działania, które spowodują, że one się troszeczkę ruszą z domu. Mamy dzisiaj tutaj zapach pizzy, który jest w całym ośrodku, ponieważ mieliśmy Międzynarodowy Dzień Pizzy wczoraj, a dzisiaj dzieciaki pod okiem Macieja Różańskiego z restauracji Ramona, mistrza kucharskiego, przygotowują własne pizze. W tle słyszymy włoską muzykę. Jak już mówiłam, zależało nam najbardziej na tym, żeby oderwać dzieciaki od komputerów, żeby troszeczkę wyszły z domu. A teraz z Nowego Tomyśla szybko przenosimy się do Opalenicy, do Ośrodka Kultury Taklamakan. Tam też w czasie ferii o nudzie mowy nie było. Co roku mniej więcej mamy podobny schemat sprawdzony. Odbywają się zajęcia warsztatowe tutaj u nas, zajęcia w niektórych szkołach, głównie w Porażynie, w Kopankach. Zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe, to są oczywiście w Osirze przez nich prowadzone. No i co roku staramy się jakieś ciekawostki znaleźć. W tym roku to były warsztaty biżuteryjne. Po raz pierwszy zrobiliśmy warsztaty kulinarne, które bardzo się dużym zainteresowaniem cieszyły. Dzieci usmażyły sobie kotleciki, a potem racuchy z jabłkami. Były już po raz trzeci warsztaty rysowania komiksów z panem Szymonem Telukiem. Były warsztaty nagrań plenerowych, nagrań Fields Recording z panem Dimiterem, Marcinem Dimiterem z Trójmiasta. Zrobiliśmy kilka małych takich pocztówek dźwiękowych z Opalenicy. Mam nadzieję, że po opracowaniu ich pojawią się na stronie. No, były oczywiście zajęcia szachowe, zajęcia taneczno, muzyczno, plastyczno, zabawowe dla najmłodszych dzieci. Dwa tygodnie laby szybko minęły, ferie przeszły do historii. Na szczęście było spokojnie. Nad wszystkim czuwała policja. Wzorem lat ubiegłych, tak samo jak i w tym roku, Nowotomyska Policja przystąpiła do działań ogólnopolskich pod kryptonimem Bezpieczne Ferie. W trakcie tych działań policjanci z Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii wspólnie ze strażnikami miejskimi z Nowego Tomyśla uczestniczyli w różnego rodzaju pogadankach w szkołach podstawowych, w gimnazjach, w przedszkolach na temat bezpiecznego zachowania w tym okresie ferii. Co należy robić, jak należy się zachowywać, czego należy przede wszystkim unikać, żeby te ferie minęły bezpiecznie. Część uczniów została na ferie w domach, część wyjechała na zimowe obozy. Zanim jednak autokary ruszyły, dokładnie sprawdzili je policjanci. Nowotomyska policja prowadzi działania ukierunkowane na autokary, na autobusy. Kontrolowane są w tym czasie ich stan techniczny tych pojazdów oraz trzeźwość kierowców. Przede wszystkim stan techniczny tych pojazdów, czy nadają się do ruchu drogowego. Jest to ważne z tego względu, że znaczna część młodzieży w okresie ferii wyjeżdża za granicę naszego powiatu, no i dbając o ich bezpieczeństwo, jest to ważna część pracy Wydziału Ruchu Drogowego. Tuż przed feriami i w ich trakcie policjanci na brak pracy nie narzekali. Pilnowali bezpieczeństwa uczniów, ale pilnowali też, żeby w czasie mrozów z końca stycznia i początku lutego nie doszło do tragedii związanych z osobami bezdomnymi. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi panującymi za oknem w ostatnim czasie, Nowotomyska Policja wraz ze Strażą Miejską oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowotomyślu prowadzi działania ukierunkowane na osoby bezdomne. Celem tych działań jest przede wszystkim zapobieżenie wychudzeniem organizmu, zgonom ludzi, osób bezdomnych. Najczęściej ludzie bezdomni przebywają w różnego rodzaju pustostanach, znajdujących się na naszym terenie, w dworcach PKS czy dworcach PKP. No przede wszystkim nie wolno przejść obojętnie obok takich osób. Trzeba się zapytać, czy pomocy, czy wszystko jest w porządku. Bo nie każda osoba, która jest na ławce, czy tam leży na ławce, nie jest osobnie trzeźwą. Także należy spytać się, czy wszystko jest w porządku, czy nic nie dolega.
Ferie były i minęły, a następna przerwa w nauce, drodzy uczniowie, mniej więcej za 2 miesiące, w czasie Wielkanocy. Hu-hu-ha, sypnęło śniegiem, no i przymroziło. Na szczęście to już historia, na szczęście dla nas, ale również dla zwierząt z ogrodu zoologicznego w Nowym Tomyślu. Pani dyrektor, nie było zimy, zima przyszła i to przyszła w wielkim stylu. Minus kilkanaście stopni mrozu, to duży problem dla ogrodu zoologicznego? Tej zimy spodziewaliśmy się, bo to jednak zawsze jest tak, że ona w końcu przychodzi. Więc byliśmy gotowi. Jak wygląda opieka nad zwierzętami w tak trudnych warunkach? No nie ma większych problemów. To nie jest nic takiego zaskakującego, zima u nas. Więc są przygotowane zwierzęta, które muszą mieć ogrzewane pomieszczenia, mają ogrzewane pomieszczenia. Te, które nie muszą, mają zamykane na noc stajenki. Wszystko jest w porządku. Kiedy przychodzi zima, zwierzęta dostają podwójne porcje jedzenia. Tam, gdzie ogrzewania nie ma, pracownicy zoo stawiają kaloryfery. Tak jest na przykład u sympatycznych, choć nieco bojaźliwych ostronosów. Teraz wchodzimy na wybieg do ostronosów, ostrożnie. A co to takiego te ostronosy? Ach, takie bardzo sympatyczne zwierzęta. A, siedzą tam u góry na siatce pod sufitem. Bo panów nie znają, no i oczywiście coś nowego się dzieje. Jak wiadomo, zwierząt straszyć nie można szybko, więc kończymy wizytę u ostronosów i zagadujemy człowieka, który na co dzień opiekuje się zwierzętami w nowotomyskim ogrodzie zoologicznym. Zajmuję się karmieniem zwierząt, wykaszeniem trawy na wybiegu, który pozostała tam gdzieś niedojedzona, dowiezienie słomy, siana, wszelkiej karmy dostarczenie. Zimno, bardzo zimno. Jak zwierzęta zachowują się w takich temperaturach? No, przeważnie przesiadują w stajenkach, ciepłą wodę dostają do picia, żeby miały karmę treściwą, ziarno gniecione, buraki pastewne. Są bardziej senne, jak jest taka pogoda? No, takie bardziej są wolniejsze, można powiedzieć, nie? Nie biegają tak po wybiegach, więcej w stajenkach siedzą. No i trudno im się dziwić, my też przecież, kiedy solidny mróz szczypie w nos, wolimy domowe ciepełko. A propos, zima, miejmy nadzieję, już w odwrocie, no i za chwil kilka, no dobrze, za mały miesiąc przyjdzie wiosna. Zoo ma poważne plany inwestycyjne. Staramy się cały czas o jakieś pieniądze dodatkowe. W tym roku mamy tylko trochę środków na dokumentację, na nowe pawilony ogrzewane dla zwierząt na wybiegu safari. I to jest inwestycja taka naszych marzeń. Chciałabym, żeby ogród się mógł rozwijać, żeby to można było wreszcie zrobić, żeby nie trzeba było przeprowadzać zwierząt do ogrzewanych pawilonów, żeby miały na swoim wybiegu ogrzewane pawilony. To jest po prostu mus w tej chwili. Mocno trzymamy kciuki, oby się udało. A teraz w naszym magazynie Łyk Kultury w bibliotece w Nowym Tomyślu trwa wystawa prac Jerzego Sikucińskiego. Czwarta wystawa. Pierwszą miałem na Noc Muzeów w Zwolszyniu, druga w Siedlcu w Domu Kultury i w Babimoście. Teraz jest czwarta. Jerzy Sikuciński mieszka i pracuje w Zbąszyniu, jest nauczycielem, uczy historii, a malować rozpoczął, uwaga, już jako 8-latek, a wszystko rozpoczęło się od filmu biograficznego o Leonardzie da Vinci. Zdarzało się, że pan Jerzy potrafił przesiedzieć na strychu całą noc, malując do białego rana. Pasjonowało mnie to od dzieciństwa, tak prawdę powiedziawszy. Nie wiem czemu, no, obejrzałem kiedyś film biograficzny o Leonardzie da Vinci i tak mi się to jakoś spodobało, że chciałem robić to. Myślałem o Akademii Sztuk Pięknych, ale no los jakoś pokierował inaczej. Trafiłem na WSP i zostałem nauczycielem historii. Malarz, muzyk, słowem prawdziwa artystyczna dusza. Taki jest Jerzy Sikuciński z bąszyńskiej młodzieży, znany również jako miłośnik historii. Maluje portrety i pejzaże. Znaczy, portrety bardziej mnie biorą, bo no, twarz jest dla mnie takim wyzwaniem. Przede wszystkim chcę znaleźć podobieństwa, a to jest bardzo trudne. Prawdziwi artyści, którzy skończyli Akademię Sztuk Pięknych, mówią, że to jest bardzo trudna sztuka. Wystawę, którą zorganizowała biblioteka w Nowym Tomyślu, można zwiedzać do końca lutego.